Moim Państwa gościem w studio jest Pani Magdalena Korościk z Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu. Witam serdecznie. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Pani Magdaleno, będziemy dzisiaj mówiły dużo na temat zbliżającego się święta wszystkich świętych, ale zaczęłabym od trochę innego tematu, ponieważ pojawił się po raz kolejny problem oszustw na tak zwanego wnuczka, z tym, że teraz metoda uległa zmianie. Nie da się ukryć, w październiku odnotowaliśmy kilka zdarzeń właśnie oszustwa na wnuczka. Nazywamy to potocznie oszustwem na wnuczka, ponieważ jest to ta sama metoda wyłudzania pieniędzy. Bardzo często jest tak, że do osób starszych dzwonią osoby podające się, czy za wnuczka, czy za bratanka, czy za siostrzeńca. Te osoby na przykład przebywają poza granicami Polski i mówią, że potrzebują pieniędzy na natychmiastową operację z tego względu, że są ciężko chorzy albo ulegli jakiemuś wypadkowi. Jak również wymyślają tutaj mnóstwo powodów, nie wiem, trzeba dać komuś łapówkę, trzeba zatuszować, trzeba kogoś opłacić. I są na tyle wiarygodni, że często ci ludzie po prostu wpłacają pieniądze, niekiedy jest to dorobek całego życia. Jeden ze starszych panów na terenie Wałbrzycha został oszukany w ten sposób, że zadzwoniła osoba podająca się za jego kolegę i który natychmiast potrzebuje operacji ze względu na nowotwór płuc. No niestety tutaj nie udało się ustrzec tego pana przed konsekwencjami, no i pozbył się praktycznie rzecz biorąc dorobku całego życia. Przekazał oszustcom naprawdę bardzo dużo pieniędzy. Czyli te osoby, które dokonują takich przestępstw, muszą najpierw prowadzić poważne obserwacje, by zdobyć informacje na temat tego typu, życia rodziny. Tak, tego typu oszuści są dokładnie zorientowani zarówno w sytuacji rodzinnej osoby, którą chcą oszukać, potrafią wymienić imiona członków rodziny, potrafią podać szczegóły niekiedy z życia tych osób, dlatego tutaj naprawdę trzeba zadać takie pytanie, jeżeli dzwoni ktoś do nas chcąc pieniądze na operację czy na jakikolwiek inny cel, należy zadać pytanie takie, które my tylko znamy odpowiedź i ta druga osoba, bo bardzo często jest tak, właśnie padło kiedyś pytanie o nazwisko panieńskiej matki i w tym momencie oszustowi nie pozostało nic innego jak rozłączyć się. Dlatego tutaj proponuję zadawać, nie dać się wciągnąć w rozmowę z oszustem, bo on teoretycznie jest dobrze przygotowany, ale wyciąga jeszcze od nas informacje, ale my prowadźmy tą rozmowę i my zadawajmy pytania związane właśnie z członkami rodziny na przykład. Ale tyle się o tym mówi. Przecież to są oszustwa, które są popełniane od dobrych kilku lat właśnie tą metodą, a pomimo wszystko znajdują się ludzie naiwni. Dlatego mówię, oszuści są świetnie zorientowani w sytuacji, być może w sytuacji rodzinnej tych osób. Być może znają kogoś z rodziny, być może poznali przypadkowo i udało im się uzyskać jakieś informacje. I wierzcie mi Państwo, są naprawdę bardzo wiarygodni w tym, co mówią. Dlatego często osoby starsze, które chcą ratować członka swojej rodziny, po prostu padają ich ofiarą. W której dzielnicy dochodzi najczęściej do takich zdarzeń? Nie ma tutaj znaczenia dzielnica. Tutaj jest przede wszystkim ważne to, że na przykład jest ktoś poza granicami kraju, na przykład w Wielkiej Brytanii tam pracuje i tam są potrzebne pieniądze na leczenie. No być może bardzo często też oszuści stosują tego typu metodę, że uległem wypadkowi, żeby tą sprawę zatuszować, muszę dać łapówkę czy prokuratorowi, czy policjantowi. No naprawdę tutaj jest bardzo dużo tego, no nie potrafimy w sumie ogarnąć wszystkich metod, jakimi mogą się posłużyć oszuści. No i zbliżamy się do 1 listopada. To taki moment, kiedy odwiedzamy groby najbliższych, kiedy bardziej myślimy o tych, którzy odeszli, niż o własnym bezpieczeństwie. Wyruszamy też nierzadko w długie podróże, żeby te groby najbliższych odwiedzić. Państwo co roku prowadzą akcję znicz. Co roku wałbrzyscy policjanci intensywnie przygotowują się właśnie do akcji znicz. Nie są to działania prowadzone tylko
tylko w dniu 1 listopada. Tymi działaniami obejmujemy zarówno dni przed Dniem Wszystkich Świętych, jak i również później. Tutaj nasza taka prośba właściwie do Państwa, aby naprawdę zadbać o swoje bezpieczeństwo. W tej chwili jest piękna pogoda, często chodzimy, sprzątamy groby swoich najbliższych. Zdarza się tak, że torebkę, panie pozostawiają torebkę na ławeczce obok, czy obok grobu i idą po wodę, nie zwracając uwagi na swoje osobiste rzeczy. Dlatego tutaj taka prośba. Nie zostawiajmy torebek na grobach, przy grobach. Nieśmy zawsze torebki, saszetki ze sobą. Kolejna sprawa to jest podróż samochodem. Akurat Dzień Wszystkich Świętych w tym roku wypada w piątek, więc będzie to długi weekend. Dużo osób wybierze się w podróż. Pamiętajmy o zachowaniu szczególnej ostrożności właśnie w czasie tej podróży, bo ruch na drogach będzie na pewno bardzo duży. I tutaj pamiętajmy o zapinaniu pasów bezpieczeństwa. Pamiętajmy o przewożeniu dzieci w fotelikach. Pamiętajmy o tym, żeby nie wsiadać do samochodu pod wpływem alkoholu. I no i oczywiście prędkość tutaj. Pamiętajmy o ograniczeniach prędkości. Gdy jesteśmy już w okolicach cmentarza i zaparkujemy samochód, proszę zabierać wszystkie cenne rzeczy z samochodu. Niekiedy zostawiamy zwykłą reklamówkę, albo tam nic nie ma, ale złodziej nie wie, że w tej reklamówce nic nie ma i no niestety wracając zastaniemy wybitą szybę i brak reklamówki. Zabierajmy rzeczy z samochodu, wyciągajmy panele radiowe. Jeżeli chodzi o teren Wałbrzycha, wiemy, że mamy w tej chwili bardzo dużo inwestycji drogowych i na pewno będą bardzo duże utrudnienia w związku z zaparkowaniem samochodu, szczególnie przy ulicy Przemysłowej. Dlatego zwracamy się tutaj z gorącą prośbą do Państwa, aby w tym dniu zrezygnować z jazdy samochodem, przesiąść się w autobus. Będzie uruchomiona dodatkowa komunikacja miejska. I wydaje mi się, że będzie po prostu prościej i szybciej dotrzeć do cmentarza właśnie komunikacją miejską. Co roku to powtarzamy, ale i w tym roku pewnie też warto powtórzyć. W tym dniu powinniśmy także dobrze zabezpieczyć nasze mieszkania, bo złodzieje wiedzą, że przez kilka godzin może nas w domu nie być. Dokładnie. Po pierwsze raz, że możemy wyjechać gdzieś do rodziny dalej. Po drugie, kilka godzin nas nie będzie. Zwłaszcza, że ostatnio udało nam się zatrzymać szajkę włamywaczy. Były to dwie osoby, które włamywały się do mieszkań, szczególnie na terenie Podzamcza i Piaskowej Góry i trzech paserów, którzy później pomagali w zbyciu towaru. Metoda była bardzo prosta. Mamy tutaj ogródki działkowe. Mężczyźni chodzili, kradli torebki czy też saszetki. Tam przeważnie były klucze do mieszkania wraz z dokumentami, więc doskonale wiedzieli, w które miejsce mają iść i tam po prostu dokonywali włamań i kradli. Zatrzymaliśmy całą piątkę, usłyszeli już zarzuty, także w najbliższym czasie odpowiedzą za swoje czyny. A tutaj taka gorąca prośba do Państwa, aby pamiętać o dokładnym zabezpieczeniu naszych mieszkań. Pamiętajmy o stosowaniu dobrych zamków, najlepiej z atestem. Pomoc sąsiedzka też jest bardzo mile widziana. Uczulmy sąsiadów, że wyjeżdżamy, żeby zwracali uwagę na nasze mieszkanie, żeby zabierali ulotki z naszych wycieraczek, żeby nie było widać, że po prostu nas nie ma w domu. Jeżeli w domu mamy jakieś cenne rzeczy, nie wiem, pierścionki, biżuterię, czy też jakieś fajne telewizory, warto po pierwsze na przykład sfotografować tą biżuterię, żeby można było w przypadku jakiejś sytuacji kryzysowej pokazać policjantom, czego tak naprawdę mają szukać. Dużo łatwiej nam wtedy, bardzo nam to ułatwia wtedy pracę. Z drugiej strony łatwo nam udowodnić, że te rzeczy należą do nas. Gdy mamy jakieś telewizory, kamery, warto spisać numery fabryczne tych rzeczy, dlatego że też po pierwsze nam łatwiej szukać, a później łatwiej udowodnić, że to są rzeczy, które nam skradziono w przypadku ich odzyskania.
Pani Magdaleno, bardzo dziękuję za przybycie do studia i za rozmowę. Państwa jeszcze raz uczulamy, bądźmy ostrożni, nie zapominajmy o swoim bezpieczeństwie, nawet w tak ważnym dla nas dniu. A moim gościem była Magdalena Korościk z Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu.